Stary, po co tu przyszliśmy, no? Ja przyjechałem sobie obejrzeć twoją chatę w Szczecinie i jest prestiżowa, jest dużo lepsza niż w Warszawie, ale mniejsza o to, nie o tym mieliśmy gadać. Słuchaj, mam pojeba, który za czasy zrobi wszystko i zarobię z nim w milionę, słuchaj. Jakiego pojeba? No pojeba po prostu za czasy, jest tak pazerny rośnie na czasy, że zrobi wszystko. Ale w co by zagrał? W milionerów. Czyli? 100 zł, nie wiem, skocz z balkonu, 200 zł. I co, myślisz, że ktoś by skoczył z balkonu i połamał sobie nogi? On by za 15 zł skoczył z tego balkonu, nie? Naprawdę. 100 zł, kurwa, no skocz z balkonu, 200 zł zjedz gówno świni. Wyobrażasz to sobie? Typ za 200 zł jedz gówno świni. Za 300, nie wiem, liże. Ale to w milionerach chyba troszeczkę inaczej to wyglądało. 100, 200, 500, 1000, no to możemy, 2000, 5000, 10 koło. Ale co, ja mam 10 tysięcy wydać, tak? Dzisiaj, jeżeli... Stary, ale będziesz miał świetny odcinek i widzowie to doceniam, ustawiam łapkę w górę, więc myślę, że każdy będzie zadowolony. Czyli mówisz, że jeżeli postawimy fajną stawkę, to on zrobi wszystko, naprawdę wszystko. Stary, on za 200 zł zje równo świni. Weź go przyprowadź, stary. Przyprowadź go, a ja zacznę odcinek. Witam państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i dzisiaj zagramy w milionerów, tak jak słyszeliście od Push Barbera. On przyprowadzi... On już jest na dole? Ja właśnie po niego idę. Ale jest na dole? No już jest. No dobra, tak jak słyszeliście, jeżeli jesteście nowi, czerwony przycisk, tak jak widzicie na moim paluszku, zostawcie tam na dole, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania, bo dzisiaj chyba szykuje się gruby odcinek. W sensie, jeżeli Push Barber mówi, że typ zrobi wszystko, no to najprawdopodobniej tak będzie. Dużo kasy do wydania, bo 10 koła. No ale wydaje mi się, że chcecie coś takiego zobaczyć. Ja chcę to zobaczyć na pewno, także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania. Witam wszystkich w kolejnym filmie na tym kanale. Ja jestem Pawulek Games i dzisiaj przedstawię wam najlepszą stronę, dzięki której uzyskałem gifta na 50 dolarów na Steama. Dzięki temu kupiłem sobie parę fajnych skinów w CS-ie. Bardzo mi się to przydało i chciałbym zareklamować tą stronę, żeby każdy z was mógł zdobyć to za darmo. Jest to bezpieczna strona, jest połączenie bezpieczne, wszystko jest tutaj dobrze, z certyfikatem. Tu możemy zobaczyć, jak działa paczka i jest taka jest promocja. No i tu trzeba kliknąć wybieram. No i tutaj są promocje i trzeba patrzeć po prostu na promocję. Akcja tu jest trochę dłużej, bo promocja trwa do końca roku, czyli do 31 grudnia do godziny północy i równo o północy zostanie to wyłączone. I tutaj wystarczy wysłać SMS o treści odblokuj na numer 92505. Dostajemy taki kodzik, wpisujemy tutaj kodzik i dostajemy. Później przekierowuje nas na kartę na stronę Steama i tam wpisujemy wszystko. Nie wymagane jest hasło do konta Steam, bo od razu dostajemy pieniądze, bo automatycznie nam łączy z tym kontem. A więc nic tutaj nie tracimy. Jest to bardzo fajne i rzeczywiście można na tym zajebiście zarobić. A więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale. Wysyłajcie SMS-y. Można to zrobić jak coś tylko jednorazowo, nie więcej, no bo nam się to nie opłaca, a jest to dla nas do podbicia po prostu numerków pod telefonem. No i liczby na YouTubach. Tak więc wysyłajcie. Widzimy się w kolejnym filmie. Ja byłem Pawlo Games. Cześć. Konkurs na 100 zł PaySafe Card wystarczy zasubskrybować dwa kanały, czyli Sprint IT i Pawulek Games oraz napisać dowolny komentarz. Gaz na czołówkę, nadszedł czas. Dla tej sceny niczym Joker na mej twarzy poker face. Stoję po kolana w złocie, 600 w płyty, Mr. Flash, ścianka flash, niczym COVID zasięg mam ten wirusowy. Bujasz głową wbrew tej woli, youtuberek nuty stroi, ho, ho. A to moje nominacje: Lil Rox, Marta Linkiewicz, Kuba Wojewódzki i Lord Crushville. Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i jak widzicie całkiem nieźle idzie mi bycie kaleką. Przez 48 godzin ostatnio nauczyłem się bardzo dobrze operować ten wózek, bo nic innego tak naprawdę nie robię. A w dzisiejszym odcinku będzie naprawdę, naprawdę nienormalny pomysł do zrealizowania. W każdym razie, jeżeli ty, tak dokładnie, ja się aż tak nie umiem. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to kliknij taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. A wy czemu tak ci powiedzieliście? No słuchamy cię, zawsze jak ci przerywamy, to na nas krzyczysz, więc jestem kaleką, dobrze ci idzie. Super. Mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania, bo zaraz wytłumaczymy wam dokładne zasady filmu, także zapraszam.
Okej, odszedłem troszeczkę na bok, żeby nie wszyscy to słyszeli, bo ten film będzie naprawdę, ale to naprawdę gruby. W każdym razie, zaraz jedziemy po 300 litrów mleka, którymi wypełnimy wannę, nasypiemy tam płatek śniadaniowych. No i cóż, tutaj zaczynają się schody. Każdy z nas będzie musiał zjeść co najmniej 10 łyżeczek płatków śniadaniowych z wanny. Z tym, że będziemy... Nie mogę mleka. Dlatego wymyśliłem dla ciebie troszeczkę inną konkurencję. W każdym razie to nie będzie aż tak proste, jak wam się wydaje, bo będziecie musieli wejść do tej wanny i będziemy losować kolejność. To każdy, jak już tam wejdziesz, to po kimś ma to jeść. Tak. A ja tam nasikam. Możecie to zrobić, ale to się chamstwo. Ja tam sikam, ja będę pierwszy sikam od razu. Nie róbcie tego. W sensie, nie możecie tego zrobić. W każdym razie, każda kolejna osoba będzie miała płacone coraz więcej. Czyli jeżeli wylosujemy kolejność, że ktoś wchodzi pierwszy, ma na przykład zapłacone za to 100 zł. Następna osoba ma zapłacone za to 300, 500, 1000. I ostatnia osoba ma zapłacone 3000 zł za to, że zje. Po każdym to był wannie. Ze względu na to, że ty masz uczulenie na laktozę, tak? No. Masz uczulenie na laktozę. Jeżeli wylosujesz, że na przykład będziesz piąty w kolejce, to 5 osób macza ci swoje stopy w misce z wodą. W misce z wodą? Ale wy macie wielką wannę, stary. Ja będę miał małą miskę, gdzie ale to tylko stopy. Swoje stopy. Ale to tylko stopy. Stary, nie całe ciało, tylko ja stopy. Ja będę miał grzybowy. Spocone stopy karła, stary. Miam, miam. No to byś miał grzybową, stary. Ty, ale już namówiłem nawet jeździć na dół. Kto cię nauczył? No kto cię nauczył? Kto mnie nauczył? Sam się nauczył. Nieprawda, ja cię nauczyłem. A dobrze mi idzie, nie? Idealnie, tak, idealnie. Podaj kierowcę, chyba Adam poprowadzi, czy ty chcesz jeszcze prowadzić? Go Jaszczur, kurde, zrobimy ogień. Dobra. Lecimy, widzimy się już w Żawce, jak będziemy wykupywać wszystkie mleczka. Zapraszam Państwa do oglądania. Okej, opuściłem miejsce posiedzenia, bo muszę przejąć kamerę, bo ten film jest chyba zbyt nudny. W każdym razie, nie, ja nie mogę, ja muszę operować, stary. To daj mi kamerę do ręki. Nie, bo wy nie umiecie operować, nie umiecie operować. Tak, nie umiesz operować kamerą, stary. Nie, ja muszę przejąć obowiązki, mimo że mam rozwaloną nogę, to muszę przejąć obowiązki, dobra. Ale ja nie stoję, ja stoję na jednej. Dobrze, w każdym razie, kto jedzie ze mną po mleczko? Ja. Ale ja nie mogę prowadzić, więc ty Jaszczur musisz prowadzić. To ja wiem, że nie możesz, bo... No i... Ja to masz, ale jak się prawo sprawdzi. Dredziarz, ty jedziesz? Nie. Dlaczego? No bo czemu? No nie jadę, no. A dlaczego? Nie chcę mu się. No nie chcę mi się. Czemu chodzisz w dwóch bluzach do domu? Bo miałem wyjść na spacer się przejść, ale... Jeszcze nie zdążyłem. No to dobra, to lecimy. Dobrze, a możesz mi powiedzieć, o co chodzi w tym odcinku? Nie mogę ci powiedzieć na razie. A możesz mi teraz powiedzieć? Nie mogę ci teraz powiedzieć. Nie mogę. Dobra, lećcie po mleczko, ja wam podam bliczka, żebyście zapłacili za to i tyle. No ja nie mogę, nie mogę. Co? No idź z nimi, bierz całe mleko, jakie mają. Wykupujcie wszystko. Ja nie chcę za bardzo zdradzać im, o co chodzi w tym pomyśle, bo ja wiem, że Jaszczur się zgodzi na wszystko. Tak samo ten tłuszcz barber, on też jest troszeczkę nienormalny. Tak samo ja troszeczkę mam coś nie tak z głową, więc dla mnie to nie będzie jakieś mega wyzwanie zjeść po kimś, kto jest w wannie, ale dla nich to będzie wyzwanie. Najgorzej będzie, jak Haszczur wejdzie przede mną. Tylko tego się boję. Jeżeli on wejdzie przede mną, to będzie on naprawdę, w sensie nieprzyjemnie od niego pachnie. Nie wiem, czy to ze względu na genetykę, czy ze względu na to, że po prostu... No, karły tak mają, nie wiem. Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, ale będzie to po prostu obrzydliwe. Dlatego mogę wejść po każdym i zjeść te płatki, ale nie po karle. Tylko tego nie chcę, ale nie wiem, jaka będzie kolejność. Co ty robisz? Wziąłem wszystko, co było w sklepie. Jeszcze jedna jest taka. Wydaje mi się, że mamy już wszystko. Mamy czysta mlek? Chyba jest. A po co jest, na pewno jest. Kamuś? Za dużo tego. Po co mi tyle mleka? Tak, Kamuś, po co ci tyle mleka i płatki? Po co nam tyle mleka? Dobra. Po co to jest? Dobra, właśnie. Wytłumaczę ci na spokojnie. Na razie się nie zatrzymuj, Jaszczur. Wyłączę kamerę, bo to za dużo tłumaczenia jest. Chyba żartujesz. Kretynie. Ty wiesz, że to jest w ogóle niehigieniczne? Ty masz... Masz jakiś honor? Uroiło, że ja będę w tym uczestniczyć. Ile płacisz? Ile płacisz? Za kolejność zwiększamy. Ten, kto później wchodzi, ten dostaje coraz więcej kasy. Ale czyli ile kasy? Nie obchodzi mnie twój hajs, ja nie będę tego robić. Co ty będziesz robić? Jak nie będziesz robić? Jola, ty to sobie rób, ile kasy? Ale mnie to nie obchodzi. Kasa. Kasa? Pierwsza osoba ile dostaje? Pierwsza osoba dostaje 200. A ostatnia? Ostatnia 3000. Żartujesz? I ty myślisz, że co, że za 3000 ja bym to zrobiła? A za kogo ty nie masz? Nie pozwalam ci. No ale jesteś na kanale, jakby nie patrzeć. Zatrzymaj się, Jaszczur, ja tego nie będę robić, zatrzymaj się. Ale co, jak zatrzymaj się? Zatrzymaj się, nie będę tego robić, ja w ogóle usuwam wszystko. No chyba żartujesz, ja tego nie będę robić. Proszę cię, Kamuś. No nie zostań. Dobra, nie załamasz się, nie, ale w ogóle co ty? Nie będziesz tego robić. Będę się zachować jak się ja też tego nie będę robił. Obrzydliwych rzeczy za... Co? Jakie się koło, puść mnie. Zostaw, nie szarpiej.
Nel, stój, no gdzie ty idziesz? Nie, ale to się nie dzieje w ogóle, chyba cię co ona się tak obraziła? Czemu kłótnie robi? Nie mogę powiedzieć po prostu, że nie idzie. Co jej mówiłeś? Ale po co ona robi spinę? Wiesz, nie musi w tym brać udziału. Zdradziasz o dziewczynę, co ty się po niej spodziewasz? I co, zostawiamy ją? No nie. Zostawmy ją, pizdu! Co? Jak ty, co wy robicie? Siadaj, zostawiamy ją! Chcesz mi związek rozwalić takimi pomysłami? Ale stary, ona nie musiała... Ja i tak bym jej nie pozwolił, żeby... Ale stary, ona nie musiała nawet... Dobrze, że poszła. Nie musiała brać w tym udziału. Nie rozumiem, jak o co cała nie musiała spina. Brać w tym udziału? No wy... Nie musiała. No jest w szoku w ogóle, że takie rzeczy robimy. Co to w ogóle za pomysł? Ale stary, każdy może się wycofać, jeżeli dobra, nie chce no zarobić... Dobra, ja się wycofuję, no. Trzeba było powiedzieć wcześniej, a nie teraz mi takie rzeczy mówisz. Ale ty nie masz pieniędzy. No zobaczysz, sobie zarobisz. Ja nie mam pieniędzy? Ty tak się nigdy nie... Ja nie mam pieniędzy, tak? Ja nie mam pieniędzy. Co ty tam nie mówisz w ogóle? No stary, a jak się napijesz wody w basenie przez pomyłkę i robisz to za darmo? Co ty porównujesz? Po was? O blechach? Dobra, jakieś pytania dotyczące konkurencji? Bo... Proszę. Czy możesz się wywalić? Nie, nie mogę się wywalić. Macie jakieś pytania, czy to no, pytanie jest takie... Nie. Przestań, Maciek! Przestań! Jezu Chryste, przestań! Leżysz? Nie chcę leżeć. Dobra. Dobrze. Ktoś chce się wycofać? Masz chore pomysły. I co jeśli ktoś wejdzie, co to mi nasika do tej wody? Pani, róbmy czegoś takiego drugiej osoby, po prostu. Albo nie mówmy o tym, że to zrobiliśmy po prostu. No tak. Ale po co chcecie robić sobie tą skórkę? Ja chciałem zrobić sobie... Ale zawsze z tyłu głowy tak będzie, że ktoś może tak zrobić, tak? Nawet jeżeli tego nie zrobi, to będzie podejrzane. No ja tego nie zrobię. Dobra, dobra. Nie chciałem się tego zrobić. Dobra, cicho. Chodzi o to, że ten, kto wyjdzie ostatni, będzie mieć zapłacone najwięcej. A ile? 3000 zł dla osoby, która wyjdzie ostatnia. A to? Gdzie masz 3 koła? Spokojnie, zapłacę. W każdym razie, chce się ktoś wycofać, macie ostatnią szansę, żeby się wycofać. Nie no, bo jeżeli zaostujemy, nie możecie się wycofać. Ja wchodzę. Ja też wchodzę, bo ja liczę na to, że będę pierwszy. Dlatego wchodzę. Nie, bo ja bym z chęcią to zrobił, ale tego nie zrobię, bo nie chcę być jakby gorszy, nie? Butelkę losujemy. Viola. Viola pierwsza wchodzisz, także masz... Ale szczęście. Ale akurat. A co mówiłeś, że chciałbyś, żeby była na końcu? No i widzisz, wykrakałeś. Dobra, lecimy dalej. Ja pewnie będę ostatni, także... Jeszcze po Violi zjem. Nie wiem jak dalej. Ona ci mokre, stary. No nie! Jest coraz gorzej. Stary, już nie możesz się wycofać. Dobra, dawaj, lecisz, dredziarz. Powiększaj, ja się zdrzygam zaraz, już teraz. Idź stąd. O nie! O nie! Ja się kąpię za 3 dni. Stary, ja chcę być przed karłem tylko. Ja chcę być tylko przed karłem. Nie! 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 Nie, błagam ja! Nie! To, jeszcze raz! No wstawaj za rękę! Jest, ale emocje. Nie, połowa, znowu połowa! Nie ma! Jak wy stoicie tak dziwnie? Dobra, stajmy normalnie, nie denerwuj mnie, bo ja tutaj się rozdenerwuję. Dobra, dawaj! Połowa, dobra, lecimy. Nie, dajmy połowa. Jezu Chryste, ale dobrze. Ojezu, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę, że ja nie jestem przed karłem. Ja 3 dni się nie myłem, więc się nie ciesz. Tyle stóp blisko. Ale ej, on sobie kręci, ja najbardziej nie chcę tego robić. Z Adamem, my najbardziej tego nie chcemy. Z was wszystkich. Dobra. Nikt tego nie chce, ale my najbardziej. I czemu robisz się tutaj na koniec? Dobra, dawaj, kręć się. Daj się bliżej. Daj. Proszę. Połowa. Ale to są emocje. Stary. Nie! Jak dobrze, jak... Jest źle. Stary, krzesło rozwaliłeś. Czemu krzesło rozwaliłeś? Dobra, ja już nie kręcę, teraz bawcie się, to ja nie chcę tego dotykać w dupie. Jeszcze możesz być przed... Jak karnał na karła wypadnie, to masz przestrach. Połowa. Dobra. Nie możesz. Mogę tak, opatrz. Dobra, jest stać. O Jezu, Adam! Jak się czujesz, Adam? Dobra, kręćcie. Kręćcie. Ja nie kręcę. Dawaj 3-4. Nie.
Kręć się. Tak za dużo, Adam, to i tak jest za dużo. Dobra, Adamka, nie zasłaniaj. Dobra, było bardziej na Adama niż na ciebie, czyli... Czyli... Jesteś ostatni. On jest ostatni. Jezu Chryste! Czyli chyba okej, okay, wyszło. Zajebiście! Ci po prostu chcę uświadomić coś, nie? Posłuchaj, wyobraź sobie takiego pusza teraz, wchodzi ci, to, wiesz, z tym swoim pięknym ciałkiem do wanny. I tutaj te pośladki lądują w wannie, zobacz, a te właśnie, tak? Drydziasty tutaj, pewnie taki nieogolony. Ale drydziasty jest po mnie. Ale drydziasty jest po mnie. Po tobie jest, tak? Co, kto jest jeszcze przed tobą? Trener? A trener, ja ci powiem, on taki gnujnie raz przyszedł na wiosce, nie? I ogólnie cały trener, on tą bluzę to ma za trzeci dzień, a on w bluzie wchodzi, więc... Ja chętnie zjem po nim, Adamku. Chętnie zjem. Że ciebie to motywuje, bo ty lubisz takie sprośne. No, lubię, uwielbiam, także... Według mnie to jest to, że Wiola ma dzisiaj oczy. Dobra, to tam wszystkie penisy tam wejdą przez... Dobra, proszę tylko o niesikanie. I nie plucie, do środka. Ale no co z tego, jak Wiola i tak ma oczy. No to dobra, trudno, no. A ty, Jaszu, jak się czujesz, że będziesz mieć moczone stópki? Ja bym chciał być ostatni. Trzeba policzyć. Ja bym chciał być ostatni i bardzo żałuję, że nie jestem ostatni. Naprawdę. No to my to już bez różnicy. Chociaż nie, szczerze? Jest już. Popatrz na niego i powiedz, że nie ma różnicy. Ja jestem ostatni, wszystko gdzie? Pokażcie stopy. Jesteś nadal pewny, że nie ma różnicy? Pokaż tak, stopy, nie ma różnicy. A to zrób jeszcze drugą kolejkę. Odważnie zrobię jeszcze drugą kolejkę sobie jedzenia. Zapłać, dawaj. Nie, nikt tego nie chce. Nie. Ja i tak, słuchaj, mam przerwane, bo jestem tu powiązany. Jak ja to i tak po wszystkich zje i... On pewnie żałuje, że nie jest właśnie ostatni. Tak, ja bym wolał, więcej bym zarobił. No, pięknie. Widzisz? Jesteś dumny z siebie? Z czego? Że tyle mleka się zmarnuje, a dzieci w Afryce nie mają co pić i jeść. A wiesz, że nie dałbyś rady wysłać tego mleka do Afryki, bo by zgniło? A ty, ale ja bym wiem, że ty byś dał radę. Przesłać im z bliższego państwa i wydać te pieniądze na cele charytatywne. Ale... taki jesteś. No nie wytłumaczysz się, nie wytłumaczysz się. Skieruj tą kamerę na kogoś innego, bo się nie wytłumaczysz. Lubię kąpiel w mleku. Dobra, tyle mleka wystarczy, już nie musicie wlewać. Otwierajcie płateczki i zaczynamy. Dobra, starczy chyba tych płatek, co? Nie, jeszcze jeden. Najesz się tym. Starczy ci tyle, najesz się? Dobrze. Bo jej nie wystarczy. Dobra, zaczynamy naszą konkurencję. Wiola, że wchodzisz tutaj po prostu i jesz 200 zł dla pierwszej uczestniczki. To jest łatwiutkie zadanie, wejść i zjeść. No, co? Łyżkę jej podajcie jej łyżkę. 100% to było normalne. Wiolu. Musisz cała wejść. Musisz cała wejść. Cała musi się położyć. Cała musi się położyć. No ja sobie robię. Dobra. Dobra, zaczynamy. Dobra, może być pięć. Raz. No jeszcze nie ma tak źle. Oj, patrz, no ja dwa. Się nie najgorszy widok. Wiola, dawaj szybciej to je. Nie przesadzaj. Ja tutaj wchodzę, bo nawet jeszcze okres mam. Najlepsze jest to, że te patki, które wchodzą pomiędzy na nogi, jeszcze wypłyną z pod zespołu. Ja nie wyjąłam tampona, żeby się wylało. Nie! Rady, ja się zapisałem, nie! Dobra, ostatnia łyżka, Wiolka, szybko. Nie! Dobra, Wiolka, przestań klapą. Dobra, idiotko. Byłaś. Byłaś, nie musisz jeść więcej. Ale ona to specjalnie robi. O, pani zdaje, mama. Wylatuj to mleko, patrz. Nie! No szybciej! Znacznego! Stary, wchodzisz! 400 zł! 4 zł! Nie! Co ty robisz? Przestań tak robić! Stary, ja już nie będę do później skończył. Stary jest! Zobacz, wiesz, co się dzieje, patrz! Nie mogę. Zobacz tam, co się dzieje. Co się stało?
Wszystko zadał! Jedz to szybko! Szybciej, proszę cię, jedz to! Dwa! Dalej, bo jest czekaj, ja sobie. Jedz! Dalej, bo Rafał już głodny jest! No to leci po kasę! Już nie możesz! Nie denerwuj mnie, no co ja mam robić? Takie rzeczy? Zobacz co się... Małą łyżeczką dużo masz jeść! Nie mało! To daj mi! Tak dużo ma nie mało mieć, żryj to! Ja już wziąłem się nie śmieję, nie? To mi to pojęło. Weźcie, weźcie się robić. Nie można, jest to! Tartiniki jeszcze dodatkowe, szóstam dzień. Nie. O tu Jezus Maria. Ja nie wiem co to znaczy. Jezu Chryste! A weź ten, bo powiem mu włoski zamocnik. Nie! 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 To jest dramat! Nie! Dobra. Dobra, dziękuję bardzo, wyłaź. Wyłaź. Nie! Nie, już wyłaź. Ale czemu mu kazać? Bo każdy ile chce możesz zjeść, tak? Nie, po pięć łyżeczek. Po pięć tylko. Ale jesteś biletny. Raz. Nie, już mnie to nie śmiesz. To co, teraz ja? No, teraz ja. Teraz ty. Czekaj. To co, życzę sobie smacznego. Ja nie mamy też i życzymy smacznego. Dobra. Lecimy, o Jezu. Dobra, ja o tym nie myślę. O tak, ja a przypomnij sobie byłem. Tego płatka, co tam Bioli spadał akurat. Dobra, o, to ten, ja widzę go, to ten, o ja tak. Ja byłem być taki dobry. Być przed chwilą byłem, chyba. Dobra, dobrze. Dobrałem sobie, żyłem dobre płatki. Tak? Bardzo dobrze. Wymożone płatki, to są spocone płatki. Z potem. Jeszcze jedna. Ale dobra, ojej, ale biedny. Chodź, to. Na ten śmig. Jestem. Delicious. Pyszne. Ale widzisz, ja nie musiałem tego robić. No. A to zrobiłem. No, jesteś cudowny. Ty na dziewczynę. O co ty robisz, trener? No, wycieram już. Ja tu lecisz na koniec. Nie, to ja jestem. Lecisz na koniec, ty wiesz co będziesz mieć. Ty będziesz mieć najgorzej, stary. Będziesz mieć najgorzej, dobra. Smacznego za ciebie 1000 zł, stary. 1000 zł. Mogę za ciebie wejść? Nie możesz się wycofać już. Życzę ci powodzenia. Ja powiem ci tak, jak ja to jadłem, było jeszcze, wydaje mi się, okej. Okay. Teraz po tobie nie jest okej. Okay. Rozumiem. No masz jeszcze. Smacznego, Dreszasz, smacznego, włazisz. Wyobraź sobie, że jesz pięciogwiazdkowy. Ale tak szczerze, ile razy myślicie, że wam napluli w McDonaldzie do żarcia? Mnóstwo. No ale myślę, że tego tak nie robili, że sobie usiadali na tym, nie? Myślę, że nie siadali na tym. No i co? Dobra, jedna łyżeczka, Dreszasz, za mamusię, za tatusia. Ale dobra. Za siostrzyczkę. Za mnie musisz zjeść łyżeczkę. Zjedz za kamusia. Za kamusia. Dosłownie, nawet zaka muszę. Jeszcze jedna, stary. Zapraszam. Masz troszeczkę świeżego mleka, słuchaj. Masz. Dobra, teraz masz. To już tylko płateczka weź. Nie. Dobrze. Tak, głowieczka, bo jeden płateczek się liczy. Dziękuję bardzo. Dobra, kto teraz kolejny? Ale pamiętam. A ty gdzie ja jestem za tobą, bo ty mi tak robisz? Przepraszam, nie, jest okej, okay, jest nic. Adam, ja wiem, że ty jesteś przejęty. Po prostu dobra myśl dla ciebie i... Ale to serio, mam aż odruchy wymiotowe. Nie myśl o tym, Ale ja sobie wymiotę na was, to jakie mam nie mieć. To jest niedobre. Nie myśl o tym, po prostu nie myśl o tym. Naprawdę bardzo niedobre.
To jest chore. O, ale jakiś... Dawaj, wyjdź. Dajcie się stronę. Mam dwa drzemie kciuki. Trzymaj, Adasiu. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. To jest pierwszy raz, nie mam mleko w dupie. To jest wasza wina, ja tego nie chcę mnie robić. Nie no, stary, nie ma opcji. Dawaj. Jedna łyżka. Chociaż jedną łyżkę. Dawaj. Jedną łyżkę. No nie, pięć. Ej, ja mam pięć. No każdy zjadł. Adam, każdy zjadł. Gotowane. Dobra, wyobraź sobie, że to nie jest, że to jest wszystko normalne. Ja widziałem was. Widziałem was, jak tutaj wchodziliście. Nie ukryłeś to przed moją głową, wyszedł. Dobra, stary, wyobraź sobie, że jesz normalne żarcie. Wyobraź sobie, że napluli ci kiedyś w McDonaldzie, albo, albo nasrali ci w McDonaldzie i zjadłeś to. O, no i teraz zjem. No. No. Nie, jak jedna? Ale nie odpadasz, Adam, tracisz 2000 zł. Mogłeś zyskać 2000, on ci jeszcze napluł, stary. On ci tam jeszcze napluł. Może jakiś ten zalety. Proszę. Aż tak? O Jezu, wyspę. Ale kto nam dostał? Kto nam dostał tutaj? A co on tu robi? Co on tu robi? No. No bo on ma inny challenge, bo on jest uczulony na mleko. Karzełek, zostałeś ostatni. Powodzenia. Życzę ci. Smacznego! Dzięki! Musisz się przełamać. O, idzie zawodnik. Lecisz. Dobrze. Dam mu łyżkę, dam mu łyżkę. Lecisz. Proszę sobie wybrać, szanowny panie, w restauracji naszej pięciogwiazdkowej pod tytułem Dom Tamusia, Wanna Tamusia. Ja tutaj byłem, pamiętaj. Nie nagrywaj tego! 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 Jest bardzo źle, widzowie, dobrze, że tego nie... Ja zaraz bym był teraz tego nie chcę, nie chcę, nie chcę. O nie, o nie, patrzy, patrzy, to nie dzieje! Jest bardzo źle! Ja też się zgigałem, ale padnie. Ale okej. Ale gość, ty dobrze. Co jest? To co? Co? Tak naprawdę, kto najwięcej wygrał? Kubę. A jeszcze jest został jaszczur. Ze względu na to, że on ma uczulenia na laktozę, będziemy musieli zrobić to w zupełnie inny sposób. Byłeś po Violi, po trenerze, po barberze i po mnie. Czyli wszystkie cztery osoby zanurzą ci w tym momencie w misce z wodą. Bo nie dostaniesz mleka, tylko dostaniesz wodę do płatków. Nogi. Zamoczą ci po prostu nogi i będziesz musiał zjeść pięć grzeszek. Co cię tak bawi? Rebeka, jak to dostanie, wsadzisz tu stopę? Dobra, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Jeszcze może płatko ci dołożyć. Dobra, wystarczy, to co Wielka? To była woda z kranu i bez rozdziału. Wielka, zaczynaj. A nasze mleko było z kartonu. Oh my god. Dobrze, Viola, dobrze. Viola, więcej. Teraz push barber. O fu, następny. O stary. Ja tu te płatki, wiesz, co robi. Teraz już mają umyte sobie. O, nie możecie. Nie możecie się zamieniać. To daj, push. Tam się zaliczam, nie? Tam się zaliczam. Ja się zaliczam jeszcze. Ale przynajmniej teraz już sam umyte po tym mleku, a wy mieliście brudne od początku. Stary, my chodziliśmy jeszcze tutaj, jak sprzątaliśmy. Czemu taki kolor teraz ma? Pamiętaj, że trochę sobie... Push wyciągnąłeś nogę i to ma nagle brązowy kolor. Lepszy pizza! No, no dawaj tą miskę, podłóż mi tą miskę. Czarne bagno. Dobra, zaczynamy. O Jezu, fu! Brzydzi mnie sam fakt, żeby tam wsadzić nogę, a co dopiero to zjeść. Mnie też brzydzi sam fakt, że... Czy ja tu wsadzam nogę, czaj? Mnie tu brzydzi sam fakt, że tu nogę wsadzę. Jaszczur! Daję ci możliwość, że będziesz mógł teraz z moją nogą jeść.
żebyś się osmażył. Ale największą kasę. Przynajmniej skłamsisz. 200 zł gratis, Jaszczu. Klapka jeszcze na lewej, klapka zjedzmy. Najlepsze jest to, że on to po prostu zje. On będzie miał w dupie, patrz. 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 Na słodo. Jezu. Jaki fetyszny zachowy. Stary! Naprawdę na stopy, nie, ja nie chcę. Szkoda mi ciebie. A ja nie dobra, też odejdź. Nie podchodź do mnie. Dobre? Jesteś ohydny. Obrzydliwy. Dobre. Co jest to? Ale ja to ze śmiechu wyplułem, stary. Ja. No bo mnie zasmakowało. Dalej. Co ty dalej tam suszysz? Napluł ci do tego, a ty dalej to trzymasz? Weź to wyciągnij. Dobra, lepiej. Ja się popłakałem ze śmiechu ogólnie. Grubo. Naprawdę grubo. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nie, wiem, że był obrzydliwy, no ale cóż, czasami są obrzydliwe, czasami są fajne, czasami są smutne, czasami... Czasami jest różnorodność na tym kanale, przynajmniej tyle. Także dziękuję państwu za obejrzenie. Jutro widzimy się o godzinie 15:30. Do zobaczenia.